Siema, dzisiaj przedstawię Wam regenerację włosów, pielęgnację włosów, szampon do włosów, wszystko co najlepsze, czyli On jest Botanik, regeneracja botaniczna z aloesem. Zapraszam. Jeśli masz suche, zniszczone, przesuszone, matowe, puszące się włosy, to ta regeneracja na pewno sobie poradzi. Jest to produkt, który akurat szampon ma w sobie 70% aloesu. Jest to technologia waterless, czyli technologia, która sprawia, że zamiast wody macie aloes. I to w 70% w samym szamponie. I to nie obciąża waszych włosów, ponieważ aloes super działa na skórę, włosy, wszystko w zasadzie. A maska natomiast z tej serii ma aż 81% aloesu i też nie obciąża włosów. Zresztą sami to za chwilę zobaczycie. Odżywczy i nawilżający aloes nie oblepia włosów, tylko wypełnia te włosy, domyka łuskę, ponieważ w delikatny sposób też działa kwasowo, czyli ta łuska się zamyka, włosy są gładsze, nawilżone i zatrzymują tą wilgoć w sobie. Poznajcie Dorotę, to jest nasza polska Shakira, przynajmniej dla mnie to jest taka Shakira. Ma super kręcone włosy, one są fajne, ale Dorota czasami lubi takie, wiecie, wygładzenie, lśnienie i w ogóle taką taflę. I my dzisiaj tą taflę wykonamy przy użyciu właśnie On jest Botanik. Pamiętajcie, że jeśli używacie do włosów jakieś produkty do stylizacji, wiecie, lakier, jakieś mleczka, streczka, bla bla bla, to musimy umyć włosy dwa razy, a czasami nawet trzy razy, żeby one były dobrze umyte, żeby maska czy odżywka mogły dojść do środka włosów. Więc teraz umyję Dorocie włosy dwa razy, dokładnie spłuczę, odsączę z nadmiaru wody i nałożę maskę na 5-10 minut. Ta maska generalnie jest na 5 minut, ale możecie ją podtrzymać 10, a nawet 15 minut, to też będzie ok. Żebyście zobaczyli efekt działania tej serii, to nie będę już używał nie wiadomo jakich produktów na włosach Doroty, tylko po prostu wymoduluję włosy na szczotkę. Żeby podtrzymać efekt takiej pielęgnacji, to pamiętajcie, że w domu też musicie używać delikatne produkty bez SLS-ów, siarczanów, parabenów, bla bla bla, ponieważ nawet jeśli szampony są ok i mają coś takiego, to te produkty, które przed chwilą, czy ten skład, który przed chwilą wymieniłem, on powoduje tak jakby zabieranie z włosów tych dobrych składników i zastępuje tymi właśnie sztucznymi, a my tego nie chcemy. Nie w tym przypadku. I w domu należy używać po takiej pielęgnacji też delikatne produkty. Najlepiej właśnie z On jest Botanika. Wtedy ten efekt będzie na dłużej, będzie jakby podtrzymywany cały czas. I tak jak widzieliście, mamy pojemności duże dla fryzjerów i małe dla powiedzmy domowników. Więc można sobie zakupić takie produkty i dbać o włosy w domu. Dajcie znać, jak Wam się podobał odcinek, czy efekt takiego zabiegu pielęgnacji Wam się podoba i zostawcie kciuka w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału. Zapraszam Was na mojego TikToka CiaroHair, Instagrama CiaroHair i ewentualnie TikToka i Instagrama CiaroUsago. Tam więcej prywaty, ale tak. Dajcie znać, jak Wam się podobało w komentarzu. Jak macie pytania, też komentarze. Linki macie do produktów też w komentarzu i trzymajcie się. Hej!